Myślę, że tych mięs nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie mamy do wyboru, do koloru. Natomiast drób jest mięsem bogatym w białko, dobrej, wysokiej jakości i mięsem chudym. I to jest bardzo ważne, czyli jest klasyfikowane jako takie mięso zdrowe, które powinniśmy spożywać często, gęsto na co dzień, które powinno być w naszej diecie. Jakbyśmy mieli sobie tutaj tak przytoczyć troszeczkę z pamięci, no to jak mamy przykładowo pierś, powiedzmy, z indyka, to pierś z indyka ma, powiedzmy, 3 grama na 100 gramów produktu, tak? Pamiętajmy oczywiście, że ja mówię teraz o takich wartościach bez skóry, bo jak tam dochodzi jeszcze skóra, to oczywiście dochodzi nam trochę tego tłuszczu, to jeżeli chodzi o piersi z indyka, jeżeli chodzi o udko, to mamy 19,5, oczywiście na 100 gramów również bez skóry, jeżeli chodzi o pierś na przykład z kaczki, to tam mamy około 20 gramów na 100 gramów produktu, więc 100 gramów to jest naprawdę niedużo, zobaczmy ile już jest tego białka, tak? Wystarczy przemnożyć i tego białka w takim posiłku mamy naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o pierś z kurczaka, to tutaj jest, że tak powiem, taki game changer, bo to jest 21,6 grama na 100 gramów produktu, na 100 gramów takie małe piersi, oczywiście bez skóry, więc jak ktoś zjada sobie, nie wiem, 200, 300, 400 gramów, tak jak ja, takiego filecika, to wystarczy sobie pomnożyć, naprawdę mamy sporą ilość białka, jaką dostarczamy sobie, wysokiej jakości białka, chudego, fajnego mięsa na posiłek. To jest przede wszystkim mięso, które ma bardzo dobrej jakości białko, tego białka jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o przeliczenie takie na 100 gramów produktu i przede wszystkim, co jest warte podkreślenia, to jest mięso, które jest bardzo chude i to jest mięso, które powinniśmy jak najczęściej przemycać w naszej takiej codziennej diecie. Bardzo podobne błędy są popełniane przy układaniu diety i dla sportowców, i dla normalnych ludzi, ale jak mielibyśmy się skupić na sportowcach, to musimy pamiętać o tym, żeby ta dieta była po prostu taka zrównoważona i żeby ona była różnorodna i żeby przede wszystkim była bogata w mikro i makroskładniki. Musimy pamiętać, że sportowcy jednak bardzo dużo palą tych kalorii, oni potrzebują wysokiej jakości węglowodanów, wysokiej jakości białka, wysokiej jakości tłuszczy. Muszą sobie uzupełniać na co dzień, bo są poddawani jednak temu reżimowi treningowemu. I jeżeli skupilibyśmy się tutaj na sportowcu, nie wiem, powiedzmy na przykład kulturyście, który potrzebuje bardzo dużo tego białka, który na co dzień bardzo dużo trenuje i ma mało czasu, to tutaj ta linia high protein, gdzie mamy produkty gotowe, gdzie mamy produkty smaczne, gdzie mamy produkty zdrowe, gdzie mamy właśnie dużo tego białka, przede wszystkim z tego produktu skóry, to jest fantastyczne takie uzupełnienie diety. Pamiętajmy o tym, że ta linia high protein nie dość, że ma bardzo dużo tego białka, to jeszcze oprócz tego jest wzbogacony wartościami odżywczymi, jest wzbogacony witaminami. Kolagen, witaminy są w tej posypce, ta posypka jest zrobiona z warzyw oraz z takich naturalnych dodatków, a przede wszystkim głównym tym składnikiem linii high protein jest właśnie kura, która daje nam wysokiej jakości białko, więc na tych produktach jak najbardziej sportowcy mogą się opierać. No i przede wszystkim te posiłki powinny być różnorodne. Oczywiście sportowcy mogą korzystać z suplementów, czy to białkowych, czy węglowodanowych, natomiast im więcej dobrej jakości produktów, chociażby takich jak mamy w linii high protein, po prostu tym lepiej. Białko jest potrzebne każdemu tak naprawdę, bez względu na wiek, płeć, staż treningowy, zaangażowanie treningowe, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy, tego białka potrzebujemy i koniec, kropka. Więc to się równa z tym, że białko będzie potrzebne zarówno sportowcom, jak i normalnym ludziom, bo wspominałem właśnie o tym, że jest takim podstawowym budulcem. W wielu procesach w naszym organizmie bierze udział i jest po prostu takim game changerem, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, jeżeli chodzi o naszą formę.